Życie jest jak zwierciadło. Spójrz na nie z uśmiechem. Odda ci to samo. Spójrz na nie wkurwione. Świat się stanie zajebiście chujowym miejscem do mieszkania i do życia. Czyli co? Paleokoleo z Facebooka. To co, lecimy z tematem. Bęk! To hej kochany człowieku, witam Cię Wujas Parada, oczywiście na kanale Wujka Parady. Tak jak mówiłem przed czołóweczką właśnie, często o tym mówię, że to co mam w głowie przekłada się na to co widzę. Co to oznacza? To oznacza wszystkim, że sam kreuję swoją rzeczywistość. Jeśli chcesz mieć gówniany świat, jeśli chcesz otaczać się gównianymi emocjami, gównianymi ludźmi, kurde, czy cholera wie co, to dokładnie tak będzie wyglądać swój świat. A skąd się to bierze? No, bierze się to z kreacji, z potrzeb naszego umysłu. Nie ma możliwości, moim zdaniem oczywiście, nie ma możliwości, żeby świat był złym miejscem. Jeśli ty jesteś sfokusowany, jeśli masz takie myśli i przekonanie, które powodują, że mówisz, kurwa, ja pierdolę, jak fajnie, że się obudziłem dzisiaj rano, że mam wdzięczność, jak dobrze, że jestem na tym świecie. Takie myślenie i przekonanie powoduje, że twój mózg z automatu szuka fajnych ludzi, fajnych rozwiązań, fajnych tekstów, potrafi się cieszyć z jakiegoś głupiego płotu, potrafi się cieszyć, zauważyć kwiatki, zauważyć słońce, chmury i tak dalej. Ale jest druga wersja, jeśli twój mózg ma założenie, że ja pierdolę, może ci ludzie są zjebani, kurde, jakiś świat jest niedobry i tak dalej, to twój mózg mówi hello, jedziemy z tematem, odpala wyszukiwanie popierdolonych ludzi, z którymi możesz wyjść w akcję, którzy mu powiedzieć, jak udowodnić, jak są źli, jak są niedobrzy, poszukać informacji o 6 wypadkach, poszukać informacji o wojnie, poszukać informacji o chorobach, poszukać informacji, mózg jest mistrzem świata w wyszukiwaniu informacji potrzebnych nam do życia. Jeśli właśnie tak masz w cudzysłowie zaprogramowany mózg do tego, żeby żeby wyszukiwać tego typu informacje, to mózg spełni twoje oczekiwania. Spełni. Dlaczego? Bo tak został zaprogramowany. W jego mniemaniu to nie jest nic złego, że ty dzisiaj widzisz tak świat. On widzi świat taki, jak ty chcesz widzieć, kurde. Teraz trochę tak mówi, jakby... Dobra, jednak będę łaził. Tak trochę mówi, jakby mózg był jakąś oddzieloną od ciebie całego i tak dalej. Ja dzisiaj uważam, że twoje ciało, twój mózg, tak nawet twój mózg, to nie do końca jesteśmy my. Ale to już jest tam, to jest moje poczucie, nie wiem, jakieś świata, świadomości i tak dalej. Ty możesz myśleć zupełnie inaczej. Ale reasumując, podsumując, jeśli świat jest złym miejscem, to zapytaj się, dlaczego masz tak w mózgu. Jeśli ludzie są popierdoloni, to zapytaj się, dlaczego tak masz w mózgu. Jeśli z nikim nie potrafisz nawiązać relacji, to zapytaj się, czemu masz tak w mózgu. Dlaczego widzisz tylko ból i cierpienia, a nie widzisz fajnych rzeczy? Też powie, hej wujas, ale to jest kurwa przekłamanie rzeczywistości, no bo jeśli widzisz cudowne światy, ale przecież na świecie są choroby, wojny i tak dalej, to oznacza, że ty przekłamujesz rzeczywistość, kurwa. No tak samo mógłbym powiedzieć to do ciebie, że ty przekłamujesz rzeczywistość. Przekłamujesz rzeczywistość, bo widzisz tylko wojny, choroby. Przecież jest tyle cudowności na tym świecie. Jest tyle wspaniałych miejsc, jest tyle wspaniałych ludzi. Kto to przekłamuje rzeczywistość? Nikt nie przekłamuje rzeczywistości, bo każdy z nas ma swoją rzeczywistość, którą ma w swoim mózgu i wynika to po prostu z potrzeb do naszego życia. To co z tym lustrem? Możesz je zbić, możesz je przekłamać, zamalować czymś, nie używając środków psychoaktywnych, będąc czynnym alkoholikiem, narkomanem, kurwa. Możesz przestań zaglądać w swoje lustro i cały czas obserwować innych ludzi, jak się zachowują, dawać im złote rady, kurwa, jak mają żyć i tak dalej, i tak dalej. Czyli
nie patrzeć na swoje lustro, albo po prostu codziennie rano możesz spojrzeć w to lustro. Nazwijmy to może afirmacją, cholera wie co, bo tych nazw jest pełno, ja dzisiaj nie przywiązuję na znaczenia do nazw. Spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, kurwa, Adam, dobrze, że tu jesteś, kurde, fajnie, że możesz się poznawać nowych ludzi. Nie wiem, co się dzisiaj stanie w moim życiu, kurde, to co się stanie, to czy to będzie dobre, będzie takie, jakie będzie miało być, kurde, bo świat jest dokładnie tak, jaki ma być. Jak zaczynam w ten sposób myśleć, to okazuje się, że no spokój, radość. Mam super fajnych znajomych. Mogę robić rzeczy, których zawsze chciałem, kurwa, robić, a nie rzeczy, których nie chciałem robić, bo tak trzeba, bo nie mam hajsu, bo nie mam tamtego, srego i tak dalej. Dzisiaj to już jest kompletnie nie moje. Znaczy nie moje, kurwa, no często mi się zdarza, że to jest moje, no bo jednak to jest stary schemat myślenia. Zaczynam sobie robić jakieś złość, agresję, kurde. Zaczynam malować czarnymi kredkami rzeczywistość, która mnie otacza. Nie chce mi się już tego robić. To jest zbyt, kurwa, męczące. Lepszym sposobem jest nie malowanie różowymi kredkami, bo to też, kurwa, nie o to chodzi. Świat też nie jest miejscem, kurwa, różowym. Świat jest taki ze swoim złem i ze swoim dobrem. Dobro nie istnieje bez zła, zło nie istnieje bez dobra. Noc nie istnieje bez dnia, dnia, dzień nie istnieje bez nocy. To wszystko jest potrzebne. Jeśli tak zaczynam żyć, to po prostu mam spokój. Tego wam też życzę. Dużo spokoju i dużo dobrych myśli na swój temat. Cześć! A, dzięki za subskrypcję.